Dzień dobry Państwu. Ja chciałam serdecznie podziękować za możliwość wzięcia udziału w dzisiejszej konferencji, a moim zadaniem, jak już Pan Dyrektor wspomniał, będzie przybliżenie Państwu tematu polimialgii reumatycznej. Cóż to za choroba? Mianowicie jest to zespół chorobowy o nieznanej etiologii, który występuje najczęściej u osób powyżej 50 roku życia, w którym dominują ból i sztywność mięśni szyi, obręczy barkowej i lub obręczy miednicznej. Tak jak już wspomniałam, do głównych objawów tej choroby należy ból mięśni obręczy barkowej, szyi, a także niejednokrotnie obręczy miednicznej. Charakterystyczna jest też tak zwana sztywność poranna i ci nasi pacjenci właśnie skarżą się na takie problemy z poruszaniem, zwłaszcza w godzinach porannych, z tym przejmującym bólem. Niekiedy jest on tak silny, że nie uniemożliwia pacjentowi wręcz poruszanie się w ogóle. Pacjent ma problem z unoszeniem kończyn. Tutaj też mogą wystąpić inne towarzyszące objawy, które nie są aż tak częste, ale ponieważ są również wymieniane, więc pozwoliłam sobie tutaj je podać, że może występować także zapalenie stawów, może się pojawić taki ciastowaty obrzęk rąk i stóp, może dochodzić do osłabienia mięśni, mogą wreszcie też pojawić się objawy ogólne. I pamiętajmy, że u około 20% pacjentów z polimialgią reumatyczną może występować olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic. I jest to sytuacja o tyle poważna, że to olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, zwłaszcza tętnicy skroniowej, może skutkować nawet utratą wzroku. Dlatego taki pacjent powinien być w trybie natychmiastowym leczony i jest to jedna z sytuacji nagłych w reumatologii. Także pamiętajmy o tym, że przy polimialgii reumatycznej możemy mieć też taką sytuację. Jeśli chodzi o badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, do takich charakterystycznych cech należy znacznie przyspieszony OB. Jest on niejednokrotnie, to opadanie klinek niejednokrotnie jest powyżej 100 mm po jednej godzinie. Dochodzi też do wzrostu stężenia białek ostrej fazy. Tutaj mam na myśli, zwłaszcza rutynowo oznaczamy CRP, ale też może być zwiększone stężenie fibrinogenu. I to są te takie najbardziej typowe dla tej jednostki chorobowej zmiany w badaniach laboratoryjnych. Tutaj również podaje się, że może dochodzić do niedokrwistości, nadpłytkowości, eozynofilii czy niewielkiego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, ale te zmiany już, tak jak powiedziałam, są trochę mniej typowe. Niestety nie ma żadnego badania serologicznego, które wskazywałoby nam, że jest to polimialgia reumatyczna, co nie znaczy, że takich badań nie wykonujemy. Najczęściej wykonujemy oznaczenie czynnika reumatoidalnego, czy przeciwciał przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi, a robimy je po to, żeby zróżnicować z innymi chorobami reumatycznymi, które mogą oczywiście u takiego pacjenta również wystąpić i jest to wykonane, te badania są wykonywane w celu wykluczenia tychże chorób. Z badań obrazowych możemy wykonać jak najbardziej USG lub rezonans magnetyczny i one, te badania nam ujawnią zapalenie błony maziowej zajętych stawów, ale też może co ważniejsze, co znalazło się też w ostatnich kryteriach, zapalenie kaletek i pochewych ścięgien. Jeśli już mamy tego pacjenta przebadanego z klasycznymi objawami, wypadałoby wreszcie ustosunkować się, czy mamy do czynienia z polimialgią reumatyczną, czy też nie. I w tym celu możemy skorzystać jak najbardziej z kryteriów rozpoznania. Mamy tutaj do dyspozycji na przykład kryteria diagnostyczne według Helleya. I tutaj mamy takie 6 punktów i aby postawić rozpoznanie, muszą one wszystkie być spełnione. A mianowicie jest to ból utrzymujący się przez co najmniej miesiąc, obejmujący co najmniej z 2 z tych wymienionych wcześniej regionów, czyli szyja, barki, obręcz miedniczna. Sztywność poranna powinna trwać powyżej godziny. U takich chorych powinniśmy obserwować bardzo dobrą odpowiedź na leczenie sterydami. Tak jak już wspomniałam, istotne jest tutaj wykluczenie innych chorób o podobnych objawach, które mogłyby interferować nam z tym naszym rozpoznaniem. Chorzy najczęściej są w wieku powyżej 50 lat i OB powinno być powyżej 40. W 2012 roku tutaj stworzono takie kryteria ECRoscoeularowskie, które w zasadzie też uwzględniają te wszystkie sytuacje, o których wspomniałam wcześniej, tylko w troszkę innej konfiguracji. Tutaj konieczne do rozpoznania jest spełnienie 3 pierwszych kryteriów, a mianowicie ten wiek powyżej 50 roku życia, obustronny ból obręczy barkowej i podwyższone ponad normę stężenie CRP i lub przyspieszony OB.
I następnie mamy tutaj kryteria kliniczne, które są odpowiednio punktowane, a mianowicie sztywność poranna powyżej 45 minut, ból lub ograniczenie ruchomości obręczy biodrowej, brak przeciwciał, znaczy czynnika reumatoidalnego i przeciwciał anty-CCP, czyli to, o czym już wspomniałam, że te badania serologiczne jednak są istotne, oraz brak bólu innych stawów. I tutaj już po uwzględnieniu tylko tych kryteriów wstępnych i klinicznych możemy pokusić się o postawienie rozpoznania, ale jak Państwo widzicie, dodatkowo te kryteria uwzględniają też wynik badania USG. I tutaj bierzemy pod uwagę co najmniej jednostronne zapalenie w obręczy barkowej lub miednicznej oraz obustronne zapalenie kaletki podbarkowo-podnaramiennej, pochylki ścięgna głowy, długie mięśnia dwugłowego lub stawu ramiennego. I teraz w zależności od tego, czy korzystamy również z tych kryteriów USG, przyznajemy pacjentowi stosowną ilość punktów i oceniamy, czy możemy go zaklasyfikować jako polimialgię reumatyczną. Jeśli już postawimy rozpoznanie, no to wypadałoby tego pacjenta leczyć. I tutaj, tak jak już to wynika z tych pierwszych kryteriów, takim podstawowym leczeniem są glikokortykosteroidy. Najczęściej zaczynamy od dawki 12,5 do 25 mg na dobę prednizonu lub równoważnej innego sterydu. Taką dawkę stosujemy przez około 2-4 tygodnie. Poprawę najczęściej obserwujemy już po kilku dniach, ale nam chodzi o to, żeby ta poprawa była trwała, tak więc dopiero gdzieś po około 4 tygodniach zaczynamy stopniową redukcję dawki. Ta redukcja powinna być naprawdę stopniowa, zaleca się, że około 2,5 mg co 2 tygodnie, schodzimy do około 10 mg na dobę, następnie po osiągnięciu remisji prowadzimy dalszą redukcję tej dawki sterydów. Niestety, jak to w chorobach reumatycznych bywa, tutaj również może dojść do zaostrzenia objawów chorobowych i w razie takiego nawrotu choroby powinniśmy ponownie wrócić niestety do dawki początkowej i ponownie zmniejszać ją stopniowo do tej dawki, przy której nastąpił nawrót. Zakłada się, że takie leczenie powinno trwać przynajmniej rok, ale często przedłuża się je nawet do 2 lat. I tutaj pamiętajmy, że to są często osoby starsze, czyli takie, które są już obciążone również innymi chorobami, nie tylko reumatologicznymi, ale też często zdarza się, że współistnieje nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, czyli sytuacje, gdzie sterydy nie są tak jakby najbardziej pożądanymi lekami ze względu na swoje działania niepożądane. I w takiej sytuacji, kiedy mamy właśnie te choroby współistniejące, czy chcemy z jakichś innych powodów szybciej zredukować dawkę sterydów, należy rozważyć również wczesne włączenie metotreksatu. I tutaj stosujemy go w małej dawce 7,5 do 10 mg na tydzień. Również niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą się okazać przydatne, na przykład po zakończeniu leczenia sterydami, kiedy jeszcze utrzymują się jakieś niewielkie dolegliwości bólowe ze strony mięśni czy stawów. Oczywiście życzylibyśmy sobie tutaj w przypadku leczenia tego pacjenta no, jakiejś oceny, monitorowania tego chorego. My będziemy już widzieli pierwsze efekty po wdrożeniu sterydów i będziemy widzieli, że jest to zmniejszenie czy wręcz ustąpienie objawów klinicznych, że będzie poprawa w zakresie parametrów zapalnych. Ale tak, jeśli chcemy przeprowadzić to monitorowanie lege artis, możemy tutaj jak najbardziej użyć wskaźnika aktywności choroby, gdzie oceniamy 5 takich poszczególnych aspektów. Jest to stężenie CRP w surowicy w miligramach na decylitr. Jest to natężenie bólu w skali VAS od 0 do 10 oceniane przez pacjenta. Jest to również ocena aktywności choroby przez lekarza, także w skali VAS od 0 do 10. Oceniamy tutaj czas trwania sztywności porannej podawany przez pacjenta w minutach razy taki przelicznik 0,1 oraz stopień możliwości unoszenia kończyn górnych przez pacjenta, gdzie całkowity brak ruchu to są 3 punkty, jeśli unosi pacjent tylko poniżej barków to są 2 punkty, gdzie 1 punkt jest za uniesienie do wysokości barków i 0 powyżej. I teraz jak sumujemy te punktacje za te poszczególne aspekty, otrzymamy pewien wynik. Jeśli jest on poniżej 7, to oznacza, że mamy do czynienia z małą aktywnością choroby. Wynik pomiędzy 7 a 17 to średnia aktywność choroby i powyżej 17 duża aktywność choroby. I to monitorowanie jak najbardziej będzie nam przydatne tutaj w ocenie naszego leczenia, czy ono jest skuteczne, czy prowadzimy je prawidłowo. Dziękuję Państwu za uwagę. Tutaj na zakończenie taki widoczek, który mam nadzieję troszkę nas przywróci do czasów wakacyjnych. Dziękuję bardzo.